Cześć, słuchajcie, kolejny raz jesteśmy na rybach. Tym razem już mam dwie wędki. Tutaj dla przykładu widać ta pierwsza tutaj od mojej strony. Nie jest w tym specjalnym uchwycie, jest po prostu zastosowana zwykła rura PCV. Bardzo fajne, tanie, wiecie, rozwiązanie. No, na tą chwilę mi się sprawuje. Dobrze, jeżeli chodzi o wędziska, to są dwa te same kołowrotek, ten drugi mam troszeczkę inny. Przypomnę, ten pierwszy to jest Quantum 660. Później Wam wszystko opowiem odnośnie tego drugiego kołowrotka, on jest nieco większy, ale też jest typowo taki, wiecie, do surfa castingu. Ja to mówię surfcasting, wiecie, ale też powinno chyba mówić surfcasting, ale okej. Okay. Słuchajcie, jak zwał, tak zwał. Musicie mi to wybaczyć. Mam jedną rzecz, którą dzisiaj sobie zakupiłem i która jest moim zdaniem fajna. Pamiętacie, że kiedyś miałem, testowałem taką taśmę rozpuszczalną. Teraz mam coś ciekawszego, wiecie? Coś ciekawszego, a mianowicie taki sznureczek. On jest... Nie zobaczycie tego, no może. Zobaczcie, taka, a jakby gumka, wiecie, rozciągliwe to jest, fajne, 200 metrów tego jest w szpuli, bardzo cieniutkie. I teraz tak, ponieważ troszeczkę jeszcze poczytałem i troszeczkę zasięgnąłem opinii u różnych starszych ode mnie wędkarzy, często łowią na dwa rodzaje przynęt naraz. Ja na przykład mam szprotki i mam dendrobenę czwórkę. I teraz założyłem sobie na haczyk 3 dendrobeny czwórki. Fachowcy jeszcze robią coś takiego, że najpierw zakładają, przewlekają przez cały haczyk jedną dendrobenę, a następnie nabijają na ten haczyk jeszcze z dwie, trzy, także łączki mają 4, taki fajny pęk. Jakby jakaś spada, to zawsze ta, która jest na haczyku fajnie nabita, ona zawsze wytrzyma. Ja tak nie umiem. Próbowałem, wiecie, no może trochę mi za mało wprawy, mam jeszcze za mało wprawy, żeby ją tak przewlec całą przez ten haczyk. Tak do połowy, powiedzmy, mi się udaje. Teraz ratunkiem dla mnie jest na pewno ta elastyczna taśma. Zobaczcie, tak jak na tym rysuneczku, owija się ją wokół przynęty, parę razy się owija, ciągnie się, ona sama nam się urwie. Więc nie trzeba tam jakichś nożyczek używać czy coś. I w tym momencie no, mamy zabezpieczone jakąś tą naszą przynętę, która jest, no, nazwijmy to, krucha. Tak? Powiedzmy, że to są te moja przysłowiowa dendrobena czwórka. Zarzuciłem dwa zestawy. Tak jak widzicie, na końcach wędek, na szczytówkach mam te migające diody. One w ten sposób migają. Teraz je bardzo sobiutko widać, ale uwierzcie mi na słowo, jak będzie ciemno, będzie zupełnie inna jazda. Zresztą zobaczymy, ja tu dzisiaj będę trochę dłużej, więc jak zapadnie typowy zmrok i no, nie będę swoim gadaniem przeszkadzać innym wędkarzom, to na pewno się do Was jeszcze odezwę, nagram jeszcze jeden filmik, a może uda mi się nawet nagrać branie ryby. Dzięki, na razie, cześć!